Zaczynamy. Otóż jesteśmy teraz już w trakcie pojedynku dwóch znakomitych zawodników. Po lewej stronie Szalami. Szalami jeden, który gra Abbasydami, a z drugiej strony Hera, który gra Francuzami. Hera jest z Kanady, natomiast Szalami, muszę jeszcze się upewnić, ale z tego co patrzyłem, był chyba Węgrem. Tak, tak, ta Szalami jest Węgrem. No i doskonale. A, no i obecnie gramy do czterech wygranych i Szalami ma dwa punkty, natomiast Hera jeden, o ile tutaj dobrze patrzę. Także tak, tak, chwila. Chociaż nie, to jest chyba teraz inna mapa. To już jest chyba inny wynik minimalnie. Albo 2-2, albo 3-1. Trzeba by za chwilę zobaczyć. Ja się jeszcze jakoś upewnię, bo dopiero co przyszedłem i mogę coś powiedzieć, pokazać. Kurczę, no, trzeba będzie się jeszcze... A może ktoś na czacie będzie w sumie wiedział za chwilę, jaki jest też wynik, bo ja akurat dopiero co wpadłem, wleciałem do mieszkania i mogę coś porobić. Dobra, Hera zaczyna oczywiście od budowy drugiej ery. Natomiast ze strony Szalami mamy... O, właśnie teraz już rozpoczął ekonomiczne skrzydło z, oczywiście nacji Abbasydów, czyli no tak jak w zasadzie chyba każdy aktualnie otwieram. Głośniej mikrofon. Znaczy nie, no, jest ustawiony dokładnie tak jak zawsze. Więc spokojnie. Może coś blokowało przepływ dźwięku. Ale jakby co, to on... No, jakby może gdzieś tam jeszcze trzeba sobie podgłośnić na PC-cie. Siema, sergraczu, witam ponownie. Tak, dzisiaj druga transmisja, więc uznałem, że odpalimy. I zobaczmy. Dopiero co się pojawiłem. Jeszcze właśnie się wynik muszę dowiedzieć, jaki będzie. I akurat się nawet fajnie ułożyło, bo dopiero co zaczęli kolejną mapę ci zawodnicy. A nie, że wchodzimy w trakcie jakiejś takiej, załóżmy, 30-minutowej. Dobra, Francuzami jak zwykle jakiś pewnie wczesny rycerz się tutaj zaraz będzie pojawiać. Drugą erę zrobi ją, no, praktycznie w tym samym momencie zawodnicy. No i na razie nic w zasadzie nowego z żadnej strony nie mamy. Swoją drogą, ciekawi mnie, czy Hera już, że tak powiem, przemyślał troszeczkę początek gry. I na przykład tutaj... Boże, jaki gwizd... Ale tak, zauważyliście zawodnicy, tutaj, nie? Taka jest niby blokada, leciutka barykada. A, no, to wygląda, jak on by chciał specjalnie zrobić barykadę, żeby wrogie jednostki nie mogły się do zbieraczy dostać. Zrobi to tak zwane SimCity, czyli SimCity to się tak potocznie mówi w StarCraftie na taki, no po prostu taki układ budynków, który nam ułatwia, a przeciwnikowi utrudnia zadania. Zazwyczaj atakowanie robotników. Albo na przykład jakieś tam inne rzeczy. No to mówimy SimCity. Dobra, szkoła kawalerii. Tutaj jeszcze się ta cała ekonomia... znaczy, ekonomiczne skrzydło jeszcze się robi. Więc najpierw drugą erę wbija Hera. Z Kanady. Hera już naprawdę nieźle sobie radzi w tym, bo to jest turniej oczywiście Winner Stays On, więc wygrany zostaje i gra na kolejnego śmiałka. Tym śmiałkiem tym razem jest Szalami z Węgier. I Hera do tej pory ma 3 wygrane mecze, czyli on już ma zagwarantowane 1500 dolarów. No i jeżeli wygra ten pojedynek, to kolejne 500 dolarów zagwarantowane. Doskonale sobie radzi w takim razie. Kanadyjski, no i gracz, bardzo dobry i streamer przy okazji. Jeszcze się będę musiał dowiedzieć właśnie, jaki jest wynik do końca, bo przed tą mapą, znaczy... No właśnie, nie wiem w sumie, jaki jest wynik, muszę zobaczyć gdzieś. Chwila, bo próbowałem zerknąć na streamie Hery, bo on też to pokazuje, ale tam nie ma tego, więc chwileczkę. Zaraz się dokopię do tego... do tej informacji. No i tutaj tylko takie lekkie bieganie tymi zwiadowcami, żeby pomęczyć przeciwnika. Więc tylko się tak nadal wyczuwają. Serio, tu też nie ma? A nie, dobra. O, jest 2-2. Dobra, super. Czyli takie jakby by otrzymamy. Tak, jest 2-2, a grają best of 7, czyli każdy z zawodników musi wygrać jeszcze po dwie mapy, żeby wygrać te 500 dolarów. No to perfekcyjnie. Swoją drogą, miałem wrażenie, że tydzień temu, jak Hera grał z Linokiem w tym turnieju, to miałem jakieś właśnie dziwne przeczucie, jakby oni specjalnie tak to rozgrywali, żeby było 7 map. Może to jest przypadek, może tak być. Ale no wątpię, żeby o 500 dolarów oni tak byle jak grali i sobie uznali, a dobra, zróbmy tak, żeby było 7 map. Wątpię. O, Hera zaczyna od presji. No tak, no w sumie zrobił archery ranks, zrobił szkołę kawalerii, więc będzie atakować łucznikami i rycerzami. Rycerze oczywiście są całkiem pancerni, więc mogą próbować wbiegać w robotników i ich atakować, ale jest już oczywiście kontra. Szalami ma tutaj tych 3 spearmenów, więc włócznie, wiadomo, że na konie w miarę się sprawdzają. No
No tu się jeszcze nic na razie nie wydarzy. Ej, to jest jakaś wartość, którą teraz osiąga Hera, no bo odcina przeciwnika od złota i to tak w zasadzie kompletnie. No bardzo dobrze, panie Szelami. To znaczy, panie Hera. Chciałem powiedzieć. Fatalne przejęzyczenie. Jak brzmi tytuł pewnego filmu na YouTubie, polecam. Dobra, zaraz Mining Camp zostanie zniszczony, czyli co, teraz ze strony Węgra będzie trzeba, no, już grać chyba same jednostki do walki, no bo jak on nie zdobędzie złota, to kolejnej ery nie można opracować, nie mając 600 złota, chyba że jakimś sposobem, jakimś patentem to zrobi, typu sprzeda tam żarcie czy drewno i dostanie za to złoto. No, może na jeszcze kamień sprzedać, ale raczej nikt go teraz nie będzie zbierał. O, to jest całkiem fajne, ciekawe zagranie. A, bo tutaj jakiś las jest, ale tu akurat też da się przejść przez ten las, więc będzie musiał go uzupełnić też Szalami. Ej, ale fajnie gra, podoba mi się bardzo. W ogóle Szalami to jest podobno gracz, nie wiem, kto to pisał, czy Brionik, czy Simlo, czy Wiadro, ale któryś tutaj z widzów pisał, pamiętam o tym, że Szalami jest podobno graczem, człowiekiem, który gra bez grup kontrolnych. Podobno. Więc dla mnie to jest jakaś abstrakcja. W sumie to może nawet spróbujmy zobaczyć. Niestety nie mamy pokazanego tego, co on ma aktualnie zaznaczone. Znaczy, jakby nieużywanie grup kontrolnych też ma sens oczywiście. Grupy kontrolne to jest jakby ktoś naprawdę nie wiedział jakimś cudem. Ale to w sumie jak ktoś tylko ogląda, to nie wiem. To jest coś takiego, że zaznaczamy sobie jakieś tam jednostki, nawet budynek też można... albo jedno z drugim w dowolnej konfiguracji w aktualnych grach. No i przypisujemy sobie kontrol, klikamy kontrol 1 i mamy przypisane te jednostki pod jedynką. Czyli w dowolnym momencie, jak jesteśmy na przykład w innym miejscu na mapie, nie wiem, patrzymy sobie na drzewo i klikniemy jedynkę, to nam te grupy, to nam ta armia się zaznaczy i możemy jej wydawać komendy. Czyli to jest takie, no, szybkie zaznaczenie określonych jednostek. I często się robi tak, że mamy 2-3 grupy kontrolne na wojsko, no bo jedna... armia gdzieś może być w jednym miejscu, inna w drugim, albo na przykład chcemy mieć osobno przypisanych łuczników, czy te balisty, czy katapulty, i żeby szybko można było im wydawać komendy, szybko się między nimi przełączać, bo czasami, no, walka tego wymaga, to gracze właśnie te grupy kontrolne robią. Jak sobie pomyślę, że Szalami tego za bardzo nie ma, podobno nie ma, no to dla mnie to jest totalna abstrakcja. Moim zdaniem to w StarCrafta tak w ogóle się nie dałoby grać bez grup kontrolnych. No ale może jakieś... Tylko, że też czasami się ich nie używa. To jest taka ciekawostka. Kurczę, Hera wchodzi, czyli Szalami źle zidentyfikował. O mój Boże, a to fatalny błąd jest. On nie wie, że ma tutaj przejście. Hera wie, Szalami nie wie. Myślał, że tutaj jest pełny las. A to fatalny błąd tego zawodnika. No trochę przykra sprawa, nie? Bo jakby tutaj bardzo mądrze się zabarykadował, tutaj nie zrobił tego, może myślał, że to inaczej wygląda. Tutaj faktycznie jest to w pełni szczelne. Lasgo, jego własny rodzony Lasgo oszukał. Więc tak, to jest ewidentny błąd. Dobra, leci. Zawsze mnie bawi, że abasydami warto dodać tego jednego wielbłąda, bo ten jeden wielbłąd powoduje, że kawaleria dookoła zadaje mniej obrażeń. Kawaleria przeciwnika oczywiście. Więc to, że tu, przez to, że tu jest wielbłąd, to ci zadają mniej obrażeń. To jest piękne. No ale dobra, co się dzieje jeszcze z drugiej strony, bo było powiadomienie. Chyba są próby rajdów na gospodarkę i na drewno przede wszystkim. Tutaj kolejny jakiś koń został obalony. No dobrze sobie radzi. Szalami. Ale Szalami jak Salami. Skąd tak zywa, nie mam pojęcia. Może to coś znaczy po węgiersku? Albo podobne słowo. Szalami robi dwuklik na typ jednostki, bo tutaj armie mają po 3-4 rodzaje. Tak, tak, no tutaj jest faktycznie problem w Age of Empires, że faktycznie tylko... Ale to pomimo tego, że jest tak jakby... No za dużo rodzajów jednostek, żeby je tak bardzo fajnie poprzepisywać może na grupy kontrolne, to i tak moim zdaniem da się coś tam wypracować, żeby, no, można było korzystać z tych grup kontrolnych. No ale może on uznał, że na razie nie. Na razie spokojnie. Tak, tak, wielbłąd straszy konie, przez co... Tak, tak. Trudniej zadać cios, dokładnie. Jakbyś zobaczył wielbłąda po raz pierwszy w życiu i był koniem, to podejrzewam, że można by się wystraszyć. Potężnego wielbłąda.
Szalami to po węgiersku salami? Naprawdę, Pircher? Sprawdziłeś? O mój Boże. No nie mogę. O, i tutaj jest barykada, czyli uzupełniona. Dobra, widzę, że Hera ogarnął, że tutaj jest zabarykadowane, więc już się wycofuje. Swoją drogą, Hera naprawdę mocno naciska, aż muszę zobaczyć, ile on tutaj ma teraz surowców i jakich. Nie no, chyba teraz myśli już o trzeciej erze, bo jakoś tak długo zostali na drugiej. Swoją drogą, 28 do... 41 robotników ma Hera. No to jest potęga Francuzów, którzy szybciej robią właśnie tych robotników, ale też tego, że Hera trochę ekonomię rywala uszczuplił wcześniej. O Boże. Koń zobaczy wielbłąda, pomyśli, że jak go złapią, to też mu taki kark czy tam garb dorobią. No i wiadomo, i proste. Kiedyś jechałem na wielbłądzie, takie ciekawe doznanie, ale raczej tak dookoła, a nie jakoś daleko. Potężne zwierzę. Jak wysoko w ogóle było? No naprawdę ładna akcja, panie Szalami, tylko że Hera zaraz go chyba rozjedzie, takie mam wrażenie. Może jak on... Czy to jest jakiś taki desperacki push lekki? O, i teraz udało się ostatniego wielbłąda sprowadzić do parteru. Więc już bardzo niebezpieczni są ci Royal Knights. Oczywiście Hera nie chce się źle wymieniać. Nie atakuje Spearmenów i co zrobił, to akurat bardzo mądrze poleciał teraz łapać, jak nie posiłki, to wejść tutaj na wydobycie. No po prostu go objechał, obiegł, ogalopował. No i klasa, klasa, manewrowanie jest jak najbardziej iście StarCraftowe tutaj. Zest też lubi takie akcje robić podobne. No dobra, troszeczkę go pomęczył. Różnica ogromna, wydaje mi się, już jest między zawodnikami. Hera oczywiście prowadzi. No i niebawem zobaczymy, do czego to doprowadzi Szalamiego. Czy on się już podda, czy on jeszcze zawalczy? No na razie włożył dużo robotników do Town Centera. No coś tam zrobił. Troszeczkę popracował. Jak tak dalej pójdzie, to spokojnie się przebije przez mur. Czemu on nie podchodzi tymi łucznikami? Aha, bo on nie ma łuczników prawie. Nie no, ma 7. Dobra, spokojnie. Muzyk był taki lekki moment zawahania, mam wrażenie. Swoją drogą, ten koń, jeden czy drugi? Nie, one ledwo co dostają obrażenia. Mają 4 pancerze i już jest pancernik, koń. Troszkę obrywa, ale nieznacznie. Swoją drogą, kiedy będzie w końcu inżynieria do... A, jest już ten budynek. Aha, on nie robi inżynierii oblężniczej. Jakoś tak... Po prostu nie. Może wychodzi z założenia, że i tak, gdzie nie pójdzie, to będzie jakiś potencjał do zadawania obrażeń. Na przykład tutaj od pleców może w jakiś mur pójdzie z czasem, a może i nie. Albo go cieszy już to, że tak prowadzi i tutaj się świetnie trzyma. Uuu, na dzika się rzucił. Dobrze. Ilu ich tutaj zabrał, tych? 8, okej. Okay. Ale jeden nie może pracować. Chyba dzik jest po prostu... A nie, to ten młyn możliwe, że jest źle ustawiony dla tego zbieracza. W sumie to nawet mnie to trochę ciekawi. Po prostu nie ma miejsca, tak? Aha. Tak, bo chyba jest niefortunnie blisko ty młyna ten dzik padł i jeden robotnik nie może pracować. No taka tam ciekawostka. Doskonale. Strzela mi się jeszcze... no dorwał do lasu. Jednego drzewa nie chcę zostawić. Swoją drogą, Hera widzi dość dobrze. Aha, no tak, no teraz to miał tutaj jeszcze skauta. Ani trzeciej ery, ani niczego, żaden z zawodników. Nie stać ich. Może pomyśleć by, że Abbasydzi tacy dobrzy są, bo mogą szybko też zrobić coś takiego jak ta...
no, Mangonela i wystarczy, że zrobią trzecią erę. No, ale weź tu zrób trzecią erę, panie inżynierze. Weź tu dożej do tej trzeciej ery, jak Hera napiera. Nie rozumiem, dlaczego stąd poszedł w górę, ale chociaż no może uznał, że dobra. Tak szybko mu te palisady zmęczył przeciwnik, że lepiej pójść, a tutaj na górze to go w miarę chroni Town Center. Z drugiej strony, jeżeli wyrąbię ten las, to rywal będzie mógł tędy przejść, więc on też tego nie chce robić, dlatego się to skupia na tych drzewach po bokach na razie. No i tak źle, i tak niedobrze. O, łucznicy dokończyli palisadę. Ciekawe, ciekawe, co się teraz wydarzy. Ulepszenie na razie do ataku i do pancerza przeciw łucznikom zrobił Hera. Mhm. I mamy w końcu taran, czyli jednak opracował tę inżynierię oblężniczą, zgadza się. Dobra. Teraz Coco Jumbo i do przodu, jakiś cel trzeba obrać. W sumie chyba najprościej te koszary. Ej, on naprawdę kontratakuje? Wygląda, jakby takie miał zamiary. W ogóle żadnych ulepszeń też strzelami nie ma. A czemu nie ma ulepszeń? No bo nie ma złota. Nie ma złota, nie ma ulepszeń. No, bardzo go zmęczył na początku Hera. Skandalicznie. Doskonale. Ale... gdzie jest jakiś... a, tak, bo tu... halo, ej, tu nie było ataku jakiegoś przypadkiem? Ten młyn najlepszy, że chyba spłonie. Jaka jest animacja spłonięcia? No, jak się już spaliło, coś miało spalić, to się zawaliło. W ogóle mam wrażenie, jakby zamontowali neony na taranach, widzicie? Ten tutaj? Ten pasek LEDowy z tej strony. Z tej strony. Chyba jeszcze na przodzie taranu też. Tak jakby były LEDy na taranach w średniowieczu, no i proste. Dobra, dawaj, dawaj. Hera, mam wrażenie, że to już jest od dawna skończone. O, market zrobił, a czemu on zrobił market? Oj, tutaj jest jeszcze złoto, tego nie zauważyłem. Może jakiś czas temu zaczął to eksploatować. No i teraz to ani w górę, ani w dół, no bo gdzie nie pójdzie szalami, tam drewna nie może za bardzo pozyskiwać. Rany już idą swoją drogą. Szalami. Sneaky Biki robi też swoje tarany. Ej, wiecie, w jaki sposób może wygrać to w teorii szalami? Po prostu zrobić tutaj, no ja wiem, ile taranów. Dużo taranów. I po prostu... Herze rozwalić bardzo szybko ten budynek i ten budynek i w ten sposób wygrywa, no bo landmarki wystarczy rozwalić, a nie ma jeszcze trzeciej ery Hera, więc to jest teoretycznie możliwe, ale w praktyce możliwe, że przegra sam wcześniej. No to by było całkiem, całkiem niezłe. Takiego backdora mu zrobić, Nydusa zapuścić na plecy. No nie, no, bez jaj. nie wybroni tego szalami. Nie ma chyba takiej możliwości. A, już ruszył. O, trzy tarany, to nawet sporo. No, on ma jeszcze mini nadzieję, ale to wiadomo, że już taniej będzie umrzeć. Ciekawe, czy teraz widzi to Hera. Hera oczywiście, no, może zareagować, wyrzucić wszystkich robotników, jakich ma na te tarany i też pewnie się obroni. Sam rozwala tarany. To jest piękne. O, i zaczyna się to, o czym mówiłem. Atakuje pierwszy budynek przeciw, ale nie, no, Hera będzie pierwszy. Chociaż... nie, no, musi być pierwszy. No tak, no tutaj robotnicy to zrobią. Ale i tak mi się podoba ta próba, panie Szalami. Szanuję. Niezła próba. Tak, na tę sytuację, w której się znalazł, to coś jeszcze spróbował wycisnąć. Na amatora może by wyszło. Na Herenie. Stało się.
gramy kolejną mapę. Hera ma obecnie 3 punkty, natomiast Szalami ma punkty 2. Także Hera jedną mapę musi wygrać, Szalami 2. Ale jak widzę mapę Boulder Bay i widzę, że Szalami gra Francuzami, to wydaje mi się, że on powinien wygrać tę grę zdecydowanie. Ponieważ Francuzi mają dość silne okręty, takie aż za silne. No i... No nie wiem, da się w ogóle wygrać nie Francuzami na Francuzów na tej mapie? Zobaczymy, zobaczymy. Do tej pory raczej było to bliskie jakimś naprawdę dziwnym rzeczom. To musi być jakiś wręcz cud. Ale niech próbuje, niech próbuje. Czas pokaże na pewno. Jak widzimy, już się zaczyna zwiedzanie brzegu. Bo przy brzegu widać, gdzie są deepwater fish i chcemy niedaleko nich zrobić port. Tutaj byłoby chyba najlepiej go zrobić. Dlaczego deepwater fish? No bo z nich się zbiera najszybciej. Lepiej z tych niż z tych tutaj przy brzegu. Jak widzimy, Szalami jeszcze w dodatku przeszkadza przeciwnikowi, bo jak Hera gra rusami, no to chciałby te jelenie oczywiście brać na celownik i jakoś się nimi tutaj sensownie zająć, a tu nie ma. Nie ma takiego... Ej, halo. Szalami dalej mu atakuje jelenie i on ma na to wyłożone? Może uznał, że dobra, i tak tam nic nie zrobię. Tutaj jeszcze jakieś jelenie są. W ogóle Hera to widział? Czy w ogóle Herze zależy? Mam wrażenie, że może nie do końca. Chyba, że on chce jakoś teraz szybciej wrócić do siebie. Nie wiem, nie wiem. No w każdym razie Szalami będzie za chwilę robić właśnie swoje okręty. No Hera też. Ale... No nie wróżę tutaj jakichś rewelacji. Chociaż no nacja Rusów potrafi robić te swoje Lodia Fishing Boat. To też troszeczkę inaczej działa. I chodzi o to, że... Łodzie rybackie Rusów mogą się przepoczwarzyć w inny dowolny statek. Oczywiście nie od razu, tylko tam trzeba jeszcze coś wydać, jakąś kasę. Ale no potrafią się tak zamieniać. Szalami jest też poddawany presji, ale nie udało się zatrzymać Herze doku. I no siłą rzeczy, powodzenia. Także tutaj to w zasadzie była chyba jedna z niewielu rzeczy, jakie mógł zrobić Hera, żeby jakoś zwiększyć swoje nadzieje na zwycięstwo. Ale coś tam przynajmniej próbuję. Ciekawe, jaki będzie kolejny krok. Robi już koszary nawet Szalami. To akurat trochę nietypowe jest. Ale może po prostu nie chcę już marnować więcej czasu na robienie no, tych scoutów z głównego budynku, więc będzie robić spearmenów i oni to bardzo łatwo odpędzą. W zasadzie jeden spearman tu chyba wystarczy. Może dwóch maksymalnie. Ale widać, że zrobił tylko jednego. No samo zrobienie koszarów to jest 150 drewna. Jeden włócznik, 60 żarcie, 20 drewna, więc no jest pewien wydatek na to wszystko, ale przynajmniej będzie mieć ten spokój i pewność, że Doc sobie poradzi. Swoją drogą, Hera naprawdę się stara. Zobaczcie, jak on w ogóle rzeźbi, jak on tutaj próbuje ukręcić. To nie ma takiego ukręcania. On cały czas, wiecie, wykorzystuje ten błąd, że jeżeli minimalnie ruszymy jednostki, to one zaatakują ponownie Doc, nie? Szybciej, w sensie, szybciej zaatakują. Jest taki bug exploit. Takie oszustwo lekkie, no ale jak wszyscy korzystają z tego, no to nadal jest w sumie oszustwo, ale przynajmniej jest to na swój sposób sprawiedliwe. O, i Doc płonie, ale przybył Szalami, żeby go oczywiście ugasić. No i naprawić chociaż troszeczkę. W sumie nie musi go do końca naprawiać, wystarczy, żeby nie płonął i już będzie ok. Tutaj mamy oczywiście ten indykator czegoś, czy coś płonie, czy nie. Po płomieniu podobno można ocenić, czy coś płonie, czy nie. Taka rada też życiowa przy okazji. Mikro, a nie bug? No dobra, niech będzie, że mikro. To nie bug, tylko feature, w Apple by powiedzieli. Tak, powiedzmy, że takie mikro. No w Broodwarze też czasami chyba tak mogło się zdarzyć, chociaż nie mam dobrego przykładu. Też jak dragunami się biegało i uderzało, to też trochę lepiej. Chociaż to wtedy do czego innego się sprowadzało. One nie zadawały więcej obrażeń, tylko lepiej przeżywały. Dobra, tak się rozglądam na razie spokojnie. Kurczę, jakie w ogóle te rosyjskie łódki są
masywne, tutaj zdecydowanie mniejsze. One najlepsze, że chyba zajmują mniej więcej tyle miejsca, tak jak w rzeczywistości. Tutaj się wręcz się stykają. Teraz trzech zwiadowców nie ubija zwierzaków, więc będzie do tyłu, jak nie zniszczy portu. No, moim zdaniem szansa na zniszczenie portu w takiej sytuacji jest praktycznie żadna. Chociaż w sumie może jakby Szalami miał mało doświadczenia w takim scenariuszu na tej mapie i w ogóle. No to też czasami można się zdziwić, że ktoś coś nagle zrobi, wydaje ci się, że jest dobrze, że jest fantastycznie i że łatwo, a tu niekoniecznie tak musi być. O, Kremlin zrobił. No dobra. To jest budynek oczywiście Rusów drugiej ery, znaczy on odblokowuje drugą erę. Normalnie gra się Golden Gate, gdzie można bardzo korzystnie wymieniać towary, a tutaj ten budynek powoduje, że no on się zachowuje podobno jak Wooden Fortress, czyli jeżeli przynosimy drewno, to przynosimy go 20% więcej, czyli zamiast 10, to niebawem będą przynosić 12, no bo jeszcze trzeba to ukończyć. I coś jeszcze? A, no i jeszcze będzie taką wieżyczkę obronną mieć ten budynek, powiedzmy. Także całkiem spoko. Ekonomiczna sprawa. Czy w turniejach trzeba grać każdą cywilizację, czy jest kilka do wyboru, które trzeba wybrać? W zasadzie zależy, jaki jest format. W tym turnieju akurat jest tak, że jeżeli ktoś zagrał daną cywilizacją, to już nie może jej ponownie wybrać. Musi co mapę zmieniać cywilizację. I jeżeli w ciągu pierwszych 5 map będą dwa mirrory, czyli będzie dwa razy ta sama nacja na tę samą nację, to zawodnicy muszą wybrać ponownie swoje cywilizacje. To chodzi podczas jeszcze wetowania, bo oni ustalają, jakimi jednostkami na jakich mapach grają jeszcze przed wszystkimi, przed rozpoczęciem meczów. Czy tam meczu. Kurczę, jaki aktywny, jaki agresywny. Ej, halo, jak to się stało, że tutaj nie ma żadnego okrętu? Po prostu Hera tak wcześnie wjechał, czy o co chodzi? Tutaj nie powinno być... No robi już Halka, okej. Ej, ale ładna presja, panie Hera. Naprawdę nieźle zagrał. Aż jestem zdziwiony, może... A, może on to, wiecie, sekretne buildy trenował. Poćwiczył i uznał, ej, Rusami da się pokonać może Francuzów na Boulder Bay. Że w sensie to jest realne, to jest możliwe. Jak on rzeźbi, jak próbuje znowu ukręcić ten dog. A tutaj pyk, wyjeżdża Hulk. No i to jest właśnie potęga Francuzów na tej mapie. Mają statek, czy tam okręt trzeciej ery już w drugiej erze. No i dlatego oni są tutaj uznawani za tych właśnie najsilniejszych, najlepszych. Przy doku okręty się też reperują. W tym okręgu widocznym. O, nie mogę. I ta bezradność. No dobra. Ej, ale jakby to tak teraz go... go strzałami próbuję zasypać. Dawaj, więcej! Więcej! Zaczyna się walc. Jezu, te bitwy morskie. Ej, a teraz te... Okay. O, łodzie rybackie też mogą naprawiać. Boże, zapomniałem o tym na chwilę. Ale tak, łodzie rybackie mogą naprawiać inne okręty. No i łatwo. Oba przeżyły Halki i teraz to się zaczyna dramat Hery. On wszystkie te swoje okręty ma trochę ranne, ale no może je naprawić, tylko że co z tego, jak one potem będą po prostu słabe. Jeszcze mamy małą próbę ataku zwiadowców na gospodarkę przeciwnika. Ale to wszystko daremne, no jak wiemy, dobrze. To wszystko jak krew w piach. Tak byś próbował utopić rybę, no. Tak to tutaj wygląda Szalami. To znaczy Hera, chciałem powiedzieć. No w sumie Szalami jest tą rybą. No w żadnym momencie chyba nie było jakiegoś... No dobra, może przez moment była szansa, że straci jednego tego Hulka, ten statek w swój okręt Szalami, ale... No zawsze był drugim.
To są wszystkie do... O, wow, one wszystkie mogą atakować. Ile tego Hera ma? 12. 12 na 3, okej. Okay. 13. Czy Vampires to jacyś mocni Polacy? No tacy kalibru Hery jeszcze z tego co wiem nie, ale spokojnie. Może jakiś się przebije, kto wie. Próbują. Jest paru próbujących. Dobra, Hera, pokaż, że się da. Że się da tego bagieciarza pokonać. Na mapie wodnej. Ja wierzę. Ale zalewa go strzałkami. Coś pięknego. No ale teraz na prawa. Oj, nie wystarczyła na prawa. A ten tutaj walca próbuje robić, bo na raz lewą, raz prawą burtą, bo te balisty są jakby oddzielne, no to trzeba próbować. Jak to? O Jezu, nie śmiesznie wygląda. Ej, udało mu się? Możliwe? Ej, pierwszy raz widzę, że Francuz chyba przegrywa na wodnej mapie, nie wierzę. No, zalał go strzałkami. Could you believe? Że to jest chyba possible. No nie wierzę, ten jeszcze go z tymi rycerzami próbuje. No doskonale. Doskonale. Aż nie wierzę, że taka sytuacja tu się przydarzyła. I teraz takie znaki zapytania mam w głowie. No i co teraz? Teraz chyba przegrywa Hera. Znaczy szalami. Ej, wow, on go pokona naprawdę na Boulder Bay. To jest achievement. To powinien być achievement. Pokonaj Francuzów na Boulder Bay. Albo na innej, albo na jakimś archipelagu na przykład. Bo to Boulder Bay to jest typ mapy. Oczywiście. No piękna sprawa, no ja gratuluję, kurczę. Wszędzie jeszcze okręty sobie porozstawiał Hera, żeby mieć absolutną pewność, że nic tutaj go nagle z morza nie złapie. No i szalami, no będzie próbować, co prawda, ale to takie próbowanie jest, no już marne. No brawo, kurczę, zaimponował mi ten Hera dzisiaj. Ale żeby aż tak... No byłem przekonany, że zobaczymy za jeszcze sobie jedną mapę, wiecie, siódmą i będzie fantastycznie, jednak dużo znaków na razie wskazuje na 4-2. No to poczekamy, zobaczymy, jak się ułoży batalia tego gladiatora jeszcze. No, z racji, że jest to turniej, no i $500, no to jeszcze pewnie spróbuję szalami. Tylko, no tak jak wiemy, no to jest wielki problem, bo teraz Hera może sobie narobić tyle tych łodzi rybackich, no ma ryby. A to jest bardzo najwydajniejszy sposób zbierania jedzenia w Age of Empires, no i też nie musi robić drugiego Town Centera. Chociaż może. No i tak sobie będzie spamował. W zasadzie już co tylko chcę. Ile ma? 53 robotników, rywal 48. Czyli jeszcze nie tak źle to wygląda, no bo też gra Francuzami szalami, oni trochę szybciej robią robotników. Za dzika się zabrał. No i tuż obok młyn, żeby do niego przynosić jedzenie. No powinien zostawić tutaj 8 robotników z tego co się orientuje, no bo teraz nie będzie nic zablokowane. No dokładnie, idealnie jest 8 robotników dookoła dzika albo jakiegoś jelenia czy owcy. Jeżeli jest miejsce, bo czasami budynek może zablokować albo inne coś. Nie mogę. Jeszcze go opluł na koniec. To jest chyba takie bardziej zwiadowcze wyjście włóczkami. W
No ale robi co możesz na razie szalami. Nie zrobił natomiast tego Survival Techniques, więc nie zwiększył sobie prędkości zbierania jedzenia z dzika. To może miałoby sens w sumie. Dzięki temu trochę szybciej, trochę lepiej. No też nie wiadomo, ile tych dzików będzie w stanie upolować. Tu jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden i gdzieś jeden po drugiej stronie mapy, no ale u przeciwnika to na pewno nic nie ukręci. No to jak to spróbuję wykończyć? Aha, po prostu robiąc miliard knightów. No to spoko, dobry pomysł. O, no tak, Francuza knightami jeszcze dojechać, to też taka podwójna satysfakcja, bo to Francuzi słyną z tych rycerzy troszeczkę. Jeszcze po pasku przychodu nie widać takiego. Ej, to jest zasługa dzika? Ej, to jest zasługa dzika, że on tyle jedzenia zbiera? Przecież to jest skandalicznie dużo. Chwila. Aha, on ma 45 na żarciu, dobra. A, bo on jeszcze jelenie tam zbiera, nie? Ja myślałem, że jak on wszystkich na żarcie wrzucił, no to dobra, stąd ta różnica. Niech będzie. Okej. No i aha, czyli chodzi o bardzo szybką czwartą erę u pana Szalamiego. Hera się raczej tak nie spieszy, aż tak szczególnie. On raczej się łudzi, że co... Halo, co? Gdzie on idzie? Gdzie on... I co on tam wypatrzył? Dlaczego on idzie w knightów robotnikami? I dlaczego Hera, jaką miał refleksję, najpierw się zaczął wycofywać, teraz atakować? Co tu się dzieje trochę? No nie, no bez jaj. Gdzie on idzie? Co on robi? Przecież to jakiś trolling chyba jest. No ale on wie po prostu, że jest no tak ciężko, tak słabo, tak... No nie da się nic zrobić. To chyba już po prostu taki... Tak się przebiegnie. Aha. Węgier odrobinę. No, poskosztował amaryny ewidentnie i wyszło jak wyszło. Nie no, to tak jakby chciał zagrać czwartą erę, ale jednak nie. Bagiecierze jaką mają czwartą erę? Kurczę, teraz nie mam jak sprawdzić. Ale mają ten instytut, pamiętam. I tam chyba maszyny mogą to właśnie robić, czy coś takiego, więc no nic specjalnego tam nie ukręci. GG! Hera wygrywa 4-2 ten pojedynek, ten mecz. Ja pokazałem akurat chyba 2-3 ostatnie mapy. No, dwie. Bo wcześniej akurat nie mogłem. Ale zawsze coś zobaczyliśmy. Zwalnia zaopatrzenie. Tak, już wiecie, jak teren, który ma za dużo mułów, to on zwalnia zaopatrzenie, żeby zrobić więcej wojska. Proste. Nie tylko ten jeden dzik, to też łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Okej.